Siemanczko, jestem Perpetuum Games, bit tam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj czekamy na lewetę. Dzisiaj wyczekiwany ze mnie niepomny moment na gospodarstwie, gdyż w końcu wiązałem się z finansowania, czyli jedzie do mnie młoda wareczka i jedzie do mnie zgrabiareczka, nóweczka, sztuka i kabela. Na koncie miałem 258 tysięcy, bo 260 tysięcy na koncie. Zapłacone już wszystko jest. Jeszcze mam 54 tysiące na koncie. Ale to na chwilę, bo nawet będzie dzwonić na gości, bo już mówi, że będzie wyjeżdżał, bo już specjalnie dzisiaj dla mnie prędzej przyjadą. Przed 8 wyjechali, mają tu 10 km, 15. Mogłem ewentualnie przyjechać tu, mogłem przyjechać samochodem, ale jeżeli się zabraka, to nie ma sensu. Czekajcie, dzwoni. Halo. Witam. Już pan dojeżdża. No to bardzo fajnie. Ja czekam na podwórzu. Pan już tu był. Przecież pan tu mi przyjechał, przedstawiciel był, więc wie, tam chyba mniej więcej też nie tu przyjechać. Jakie mam marzenie, jak nie, to będzie pan jechał. To później po lewej stronie, tak? Powiem dobrze, od lewej strony będą budynki, będą byki stały, kaszewo na zadaszenie. Dom i taki żywopłot, więc pan sobie dowiedzie bez problemu. Będzie, no może pokazać gościowi, będzie to. Więc pan tu przyjedzie, dobra. No, do widzenia. I co? No czekamy. No co, chyba włączę się, jak już tu będę, będzie ten, nawet to będzie na podwórzu, tak? No, wreszcie jest nowy sprzęt na gospodarstwie. Ja ogólnie prosiłem tutaj rodzinkę, poszła. No kawałce zrobiła kawkę. Powiedziałem, że sam sobie to ogarnę. Nawet problemów, godził się garca. No tak, gabieczka Felixa 4,2 metra szerokości roboczej. Koszt 18 tysięcy złotych. Na połowę, czyli 9 tysięcy zapłaciłem za gabiereczkę. Nie wiem, czy tego czytania taką wedę dostałem. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ale największą forę dla mnie w tym momencie robi oczywiście Kubota 640. Nówka ładowareczka za bagatelne pieniądze. Sumarycznie wyszła mi 440 tysięcy. Abstrakcja kurwa. Ale 440 tysięcy za nówkę, sztukę. Właśnie ładowareczkę. Do tego oczywiście owszem, czyli chwytak, bo chwytaka nie posiadałem. Pożyczałem zawsze od sąsiada. No i przypadkowo krokodyl do tej ładowareczki. A więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Piękny sprzęt, kurwa, tak mi się podoba, że to jest masakra. Dobra, za chwilę wracam. No co, bierzemy się chyba za rozładowywanie. No bierzemy tego dużego kejsika. Zobaczymy, co tutaj, jak to tam nam wypali, też rzucanie. Ja sobie powrotkę będę tutaj jeżdżę na spokojnie, mi się tu nie śpieszy. Kiedyś powiedział, że mi się też jeszcze nie śpieszy, bo tak ma. Wiecie, ja jestem klientem, więc tutaj małe zamówienie właśnie, to poszło. Wiecie, odwarka dużo kosztowała. Pod tym względem, że to jest amerykańska odwarka. No, taką by na mnie znalazłem. Więc no tak wyszło. Dobra. O, kuźwa, nie tą stronę. Dobra, jest mi coś tutaj nie pytnął. Dobra. Dobra, mamy to. Jechaliśmy na spokojnie. Kejsika sobie tu usypniemy. No i może sobie tu. Chyba to nie mnie przeszkadzało. Chyba nie przeszkadzało, przepraszam. To może sobie gdzieś indziej ustawię. Może po prostu trochę dalej, trochę jeszcze dalej podjadę. Więc dobra, lecimy.
tutaj sobie postawimy, tu już na 100% będzie. Przepraszam, wystarczałem. No i teraz wchodzimy do no, naszego najnowszego. Chyba najdłuższej maszyny, jaka mam w ogóle gospodarstwie. Długo taka długa, duża, droga nie będzie maszyna. Lodowaczka. A zobaczmy, jakbyśmy teraz dali, byśmy dali sobie tu z tyłu, to tak bardziej racjonalnie. To nam zejdzie. Czekajcie, teraz może sobie tak wezmę kamerę. Może to wyjdzie. Jeszcze chyba lichaj, to ja chyba też wjadę, radę, co? Pyk. Pięknie, jest. No pięknie, bo piękna odwajeczka, no kuźma, mi się to podoba. W końcu coś nowego na razie chyba tak sobie tu odepniemy. Chociaż nie, poczekajcie. Czy pyźmy sobie odepniemy? Właśnie pytaczek. Bo dzisiaj pierwszą akcją, którą będzie była ta ładowaczka, to jest wypychanie obornika od byków. U byka w zasadzie. Więc proszę Państwa. No tutaj jeszcze trzeba przygotowywać, bo jeszcze byki mi nie latały. Przejdą za 4 dni prawdopodobnie, jeśli wszystko będzie dobrze zgodnie z planem. No bo, proszę Państwa, jest problem taki, iż no miała być dostawa na w kwietniu, ale trochę to nie pykło. Cyk, podjeżdżamy. To już jest coś pięknego. O kurwa, dobrze ci się stało. A szybko się tutaj zaparaniłem z tym wszystkim, na szczęście nic, chyba że trzeba dodać, co nie stało. Tak to właśnie się prezentuje. Piękna kobota, moim zdaniem patada maszyna. No coś, co naprawdę będzie dla mnie luksem, susowym sprzętem. Z niewiele jaka domu była brana na dofinansowanie, tak się tak. Już chciałem coś większego, dlatego te sianokosy u mnie ściągnęły się do maja, a to nic. Dobra, ja idę do domu. No i co, piszę wymówki. Myślę, że Walter już pojedzie. By na spokojnie, dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, już jestem. Na to dwa jakieś to sobie zmusiłem. Ale wiecie, to jest już takie. To jest coś, co. Wiecie, no z jednej strony jest to. Mogę powiedzieć, z jednej strony zbędne, tak? Tylko dwa, za takie bagatelne pieniądze, tak? Bo oboje kosztowałem blisko 600. Ja kupiłem dwa kresy 440 tysięcy. No ale jednak to jest nowa sztuka. Więc zobaczymy ją teraz w akcji. Będziemy sobie wypchnąć obłoń, przygotować sobie pod nasze nowe byki, które będą. Wiecie, ona jest typową ładowarką, która będzie tylko i wyłącznie przy budynkach. Tak, ona nie będzie robiła w terenie, bo ona za wolna jest, tak? Więc no, tutaj to nie ma co się dziwić. Ale tylko to bym co wziął, to bym sobie tylko wziął jeszcze, proszę Państwa, ogarnę tutaj sterowanie, ale joystick inaczej nie powinno być źle. To wszystko powinno chodzić jak dalej. Czekajcie, ja sobie tylko ustawię na takiego ładniejszego rezultaty. No i film przebie się, no bo niech sobie tam dalej. 7700 na aparcie, pyk, pyk. Bo tu musiałem mieć miejsce na ten obornik. Ogólnie by się przydało coś to ogarnąć. To jakaś płyta czy coś, no ale nie ma tak źle. W sumie jak mam tu blisko gospodarstwa, to po co mam też wydawać pieniądze na płytę? Która też będzie, wiecie, tylko będzie stała. Ale to będzie też kwestia czasu, jak wszystko to się zrobiło. Modernizowało, no. Na razie coś pięknego, no. Gabiaka, myślę, że tak nie jest zbytnio sobie pokazywać, moim zdaniem. Bo to jest z gabiaka, tylko zwykła Dajeksa. Ja się powiem, też jest bardzo fajna. Ale to wiadomo, to nie jest sprzęt, który ja będę chodził robił codziennie, tak? Jak tą odwaką, która właśnie teraz z tym zamysłem właśnie była kupowana, tak? Wiecie, tu przegląd co 50, a nie 50, co raz w roku przegląd tego będzie robiony, bo no wiadomo, tutaj trzeba mieć przegląd robiony. Na razie pan w sensie za gotówkę wszystko
W pewnym sensie, no tak, no za gotówkę, tak, bo agencja już pieniądze dawno wypłaciła. Na szczęście ja się tak ugadałem, że no, a czy ugadałem, no już pieniądze miałem, więc to jest elegancko ogarnięte. Trochę boli to, że no aż tyle pieniędzy, no ale tak się zachciało. Takie jodowaki, więc tutaj nie ma co płakać pod tym względem, no i trzeba się cieszyć. Coś nowego. Myślę, że zadawania paszy, w sensie niż do zadania paszy i tope do odwaka będzie idealna. No jednak ten case w sumie no nie jest takim nowym sprzętem, więc tutaj taka odwaka teraz na pewno go pomoże i to fest. Fest go pomoże, wspomoże pod względem codziennym, tak? Codziennych obowiązków, tak powiem. Ładowaczka. Co pan jest luksusowo. No jest na no, jak tych udałeś nie we się. Więc tu już nie muszę praktycznie sprzęgło używać, jak to się mówi. Jest coś pięknego, tak? Coś pięknego. Więc tutaj nie ma takiej tragedii. Ogólnie dogadałem się. Wziąłem, mam możliwość, że miałem kupić te pole. Chociaż nie wiem, czy też właśnie nie kupię tego pola za gotówkę, bo gościu chcesz sprzedać albo będzie, żeby amacyk sprzedać. Myślę, że chyba cię będę chciał po drugiej opcji właśnie siedzieć, czyli kupienia pola. Właśnie bliżej po mnie. Jest to jedyne pole, które jest tylko do kupienia, można powiedzieć. Blisko mnie, pod kukurydzę. Na kieszonkę, no bo ziemniówki raczej w tym roku nie zrobię. No bo tak mi niestety wyszło, że jednak ziemniówka no, odeszła. W tym roku zapomnienie, u mnie bynajmniej. Ale już bynajmniej sezon się zaczyna ruszać. Tamten gościu, którym musiałem zacząć się tam od pojeżdżenia pieniędzy na razie mi zapłaci. Dobra, nie ma co się śpieszyć, bo to jest dobry sąsiad. Właśnie od tego pożyczałem chwytak do Bell, więc tutaj nie ma co się przejmować. Więc no nie ma tak źle. Pik. To też fajny sprzęcik. No ta samoszka kosztowała 4000 po dobrych targach, tak? Można powiedzieć. Już nie wiem, czy byśmy taką w ogóle w życiu ale kupili. No nie orientowałem się nawet, tak szczerze mówiąc, ile by kosztowała. To też, można powiedzieć, stara jakaś tam łyżka, która zalegała im. Tutaj to jest fajne, bo Kubota ma łódzik już 2,5 tony, co już mi na pewno też pomoże. Względem ładowaka mówię 4000, ogólnie ładowaka wyszła mi 200 tysięcy, aby nie było. Tym samym sprzętem, więc tu nie ma takiej tragedii. 200 tysięcy? Nie, 190 tysięcy, przepraszam. No to 10 tysięcy mi jest wyszka i wody i chwytak byś niósł, więc nie ma takiej tragedii, mi się zdaje. Nie wiem, no i tak jak mógłbym być obodniany tym z tym, że takie coś dostałem, taką finansowanie mocne. To naprawdę no, wspomoże mi teraz, tak? Jedynie się teraz czekam na znamy do case'a, który mam przywieźć w końcu, bo jest zapłacony. Na dzień ma być przygotowany do odbioru, tak powiem. Więc no, zobaczycie teraz, będzie internationalek jeszcze, leci to już w ogóle do naszego gospodarstwa. A że international to będzie typowo do poszowozu. On nie będzie podejrzany na niej. Nie będzie robić pola nic, tylko będzie raczej tylko w paszowozie. 75 koni, 66 koni, nie pamiętam dokładnie, jakiś tam plan będzie. Zamiętam ściągał te maszyny. Fajny sprzęcik. Postanowiłem jednego zaryzykować, kupić. A może fizyk może będzie zajebisty i stanie po raz jakiś polowych. Też musi przydać jeszcze jakiś onik do pas polowych. Mimo wszystko, że jeszcze u nas kejsik duży, tak naprawdę jeszcze niczym nie był testowany. Więc no zobaczymy. No, dużo w tym sezonie teraz jednak poszliśmy dość mimo wszystko sporo w maszyny. Myślałem, że nie pójdziemy aż tak mocno, ale jednak poszliśmy. Jednak no to beczka, case, teraz odwaka, zgawiarka, może coś jeszcze innego, że będzie przyda. Może z mnie coś jeszcze ściągnie, może mi jak coś ściągnie.
właśnie jakieś maszyny fajne, w miarę rozsądnych oczywiście pieniądzach. Idziemy, no trzeba z jednej strony tych handlarzy wspomagać. Niektórzy naprawdę są fajni. Mijaczek, który właśnie pościągał mi tego case'a. Że ściągnął, no znalazł tego case'a, może bardziej, można powiedzieć pod tym względem, tak? Dlatego, że pracujemy, współpracujemy. On częściowo bierze ode mnie maszyny, jeśli mam jakieś do sprzedania i na odwrót, to się ma coś do sprzedania, to ja coś biorę. Współpracujemy jak najbardziej udanie. Za się bardzo z tego cieszę. Nie no, ale powiem tak. Luks. Luks jest kurwa robota teraz. Pomocowana ośka chyba, czy coś, nie wiem. Jest pomocowana ośka? Ja do mnie dobierałem jakoś tutaj mocno tych, tę podstawową wersję wziąłem, bo tak mi się zdaje, że jest dość sporo język na odwarkę. Jak za odwarkę. No ale mówię, no tutaj to i tak 180 tysięcy myślę, że za taką odwarkę byśmy inaczej chyba nie dali. No bo teraz kupówka była na pewno by lepsza, bo byśmy mogli sobie powyciągać, tak? Wyżej dać. Kupia słomy, czy cokolwiek, no ale jednak taka bardziej zwinnięcia też musi być na gospodarstwie moim zdaniem. Nie tylko... No ale 18 do przodu, 18 do tyłu. Kupka, typowo oborówka, można powiedzieć odwarka. No i coś pięknego, no tutaj teraz wszystko działa. Wiadomo, bo to jest typowo nowe, no to będzie chodzić, tak? Jak długo? Zobaczymy. No, mam nadzieję, że jak najdłużej, tak? Gdzie ta towarka jednak zostaje na dość długo, bo to jednak jest nówka. Naprawdę tego bym nie chciał szybko się pozbywać. Jeszcze tak mimo tego chyba 5 lat mówię, tylko 5 lat mogę już szerać, ale to nie sens. Raczej wątpię. Ale zobaczcie, na tego wypychania obronika, no to już jest coś pięknego. Mam dobra, jaczka taka. Wiecie, no już jeden ciągnik jakby nie było, już mam case'a, już mam wolnionego, mogę powiedzmy już obornik wyłożyć tym case'em. Nie muszę ani ładować obornika, tylko mogę sobie elegancko tą ładowaczką ogarniać. Tego obornika jest dużo, nie powiem, że nie. Będzie ten obornik wypchnę, bo chciałbym przygotować go pod te byki, które właśnie zaraz będą, trzeba ścielić. Ogarnąć. Nie powiem, no teraz te biki naprawdę mi dużo dały. Pomogły mi finansowo, no bo jednak 213 tysięcy. Coś w tym stylu z tym biki dostaliśmy jako. No 30 sztuk, no aby nie było, tak? 30 sztuk, no to co się dziwić, że takie pieniądześmy dostali, tak? Po 12 zł za kilo bodajże. Czy nie, 12, 10 chyba, 10 kilo. 10 zł za kilo, nie, to też nie jest dużo. Ale no jednak ilość sztuk swoje zrobiła, tak by nie było. Więc tutaj naprawdę jest luksusowo. No teraz no też będzie zaraz tego przywiesiłem. Przecież teraz, znaczy teraz, no teraz to już aż nic nie będzie takiego zapu. No ale będziemy przecież mieli teraz następne biegi za rok. Więc to będzie takie tragedii. Więc no. A teraz w roku będziemy mieli biegi, tak? Te pierwsze biegi, które teraz poszły, to były teraz najdłużej chyba, no bo jednak 2 lata. Też trzeba mieć na uwadze to. I chlap. Ekipujemy, ogarniamy, no jest tego obornika tyle, że pamiętam, że to jest zboże wchodzi. No ale co zrobić, no takie uroki, no to do żniw jeszcze daleko, że co najmniej 2 miesiące podejrzewam, nawet może i 3 w tym momencie. Oj, czekajcie, będę się sobie jeszcze 3 miesiące, więc 2 to 3 miesięcy, więc no zobaczymy jak to wyjdzie. Pewnie zaraz będzie trzeba obornik dawać od razu na pola. Gnojowicy też mam, bo tu odgroma, więc też muszę coś ogarnąć. Aż gnojowicy to nie był taki był problem, z obornikiem Maciej chyba też nie mógłbym go sprzedać ewentualnie. Znowu, bo już raz sprzedawałem w tym roku.
ten obłędnik. Tam był strasznie dużo, dużo ściana i wszystko. Więc tutaj to się nie ma co dziwić. Więc albo go sprzedać, bo 6 dych na tonę. Przepraszam, 6 dych za tonę. Co też myśmy pewnie mieli no dość na bezadu, bo to było 80 ton obornika. Coś w tym stylu. Więc to także nie było. Masu maru, no bo jak będę wziął patrzeć, to musimy to pojechać 5. Nie, 5 to może nie, chociaż 15,75, no by było. Powiedzmy, że 2005 kursów byśmy zrobili. To wszystko. Teraz tak, mówię, teraz sobie kipy przyjdą. Lada dzień. 3 do 4 dni. Sprawi się. Akurat się fajnie teraz wszystko przewieje. W tym obowniku, w tym wypychaniu. Powiedzcie mi, kuźwa, mają. Wiedzmy, że dalej dopiero mają bańkarz. No, tak, jakoś się złożyło, tak? Ja jeszcze trochę też mnie walczyłem, znaczy walczyłem. Ja się jeszcze wiecie, już kombinowałem jak tutaj ogarnąć wszystko, żeby tę mandolakę dostać. Do jeszcze, żeby te pieniądze zostały wypłacone całe z agencji itd. itd. Więc trzeba wiecie, się było nagłupkować, ale się na szczęście udało i maszyna została na naszym. Została przywieziona na nasze gospodarstwo. No i naprawdę jest teraz. Welka. Dobra, nie przedłużam. Dzisiaj przy dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to w ogóle komentarz, dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.